Witam serdecznie. Dzisiaj na warsztacie Bambino. Schemacik będzie Bambino pod filmem. A tu już za, że tak powiem, zaczątek. Zrobiłem dwa układy z Bambino i szasi dociąłem. Tutaj będzie wyjścia na zaciski głośnikowe. Tu będzie bas, sopran i wzmocnienie. Wzmocnienie już z tyłu wejścia nacinicze są. Potencjometr jest wstawiony. Dwa układy już są zmontowane, więc zabieram się zaraz za transformatory. Transformatory głośnikowe do Bambino, żeby pracowały z lampą, tą właśnie ECL86, muszą mieć impedancję 7 kiloohmów na wejściu. Mam tu jeden taki transformator, drugi transformator ma dość zaraz w niedługim czasie w przesyłce. No i dzisiaj zajmę się przewijaniem tego transformatora. Jest to jakiś transformator, ale pasuje mi właśnie pierwotne napięcie 3100 zwoi 0,14. Zatra, transformator jakiś telewizyjny. Przerobimy go dzisiaj na głośnikowca i tak samo zrobimy drugi, nie? Czyli musimy przerobić dwa transformatory. No i tak, rozbiórka transformatora, ponieważ musimy nawinąć uzwojenie 104 zwoje na drutu 0,6 mm na pierwotne, czyli na uzwojenie głośnikowe. O, czyli musimy też zrobić tutaj szczelinkę 0,2 mm. No, bo zobaczymy, czy to nam to w ogóle zejdzie. Słonka zejdzie. Co to jest? O, transformatorek ze szczelinką, super, z papierkiem, elegancko. Ojejku. Teraz to wygrzebać. W sumie niekonieczność, bo potem będziemy zamykać go w ten sam sposób, nie? No i co? Szczelinka. Tak wygląda szczelinka w transformatorku. Nie wątpię, żebym ja ten papier mógł zmierzyć suchmiarko. Zaciśnijmy go tu. Tak jest. 0,2. Tutaj się pokryło. No i dobra. Oho. Ale się postarali. A my zaraz te starania zdemontujemy. Zaraz dwa takie same kawałki muszę tu przyciąć. Delikatnie. Oj, oj, oj. Nie chcę przesadzić.
żeby tu zaraz nie za... No właśnie. Nie załatwić tego karkasu. Muszę jakoś wyciągnąć chociaż jedną blaszkę, a potem już luźno pójdzie. No, na szczęście mam drugi taki sam karkas, bo już załatwiłem. Z tego karkasu odwinę. Też już jakiś taki on trochę popękany, ale cały, chyba że tego pokleimy żywicą. Dobra, rozbieram. No, transformator rozebrany za pomocą drzewa, jak widać. Przewód jest, ale nie urwało go do końca. Tak samo tu nie urwało. I teraz musimy tutaj wyczytać, które to wtórne, które pierwotne, bo jeśli pierwotne jest 3000 zwojów jest na wierzchu nawinięte, bo też tak czasami się zdarzało, a wtórne jest pod spodem, to i tak jest. To i tak ten karkas idzie do wymiany. Będziemy nawijać od podstaw 3100 na 104 zwoje. 3100 zwojów 0,14 drutu, a 104 0,6 drutu. Działamy. No, mamy już pusty karkas. Będziemy go zaraz tutaj jeszcze troszeczkę obszlifujemy. Tutaj jakieś jest delikatne pęknięcie, ale to nie będzie nam przeszkadzać. I co? Parafinka i będziemy nawijać. Rdzenie są z jednej strony malowane, jak widać, z drugiej są bezbarwne, są lakierowane, także nawijamy głośnikowca. No, tu już maszynka czeka, działamy. No, tu widzimy ciasto nawiniętą, nawiniętą cewkę, już pierwszą warstwę. Weszło na pierwszą warstwę 334 zwoje, czyli około 10 warstw. Teraz dojdzie, jest wosk i na wosk dojdzie izolacja z cienkiego papieru i kolejna warstwa. A tak właśnie rośnie nasz transformator. Idzie kolejna warstwa i działa. Widać ten wyświetlacz, czy nie widać? Leci kolejna warstwa. Czekajcie, może wyświetlę. Ja wiem, że u Chińczyków szybciej by to wyszło, ale na pewno nie tak dokładnie. 2057 zwojów, godzina tam jest na 10.26, a zacząłem o której? O 8.26? Jeszcze 1000 zwojów prawie. Kręcimy dalej. No i już niedużo, już niedaleko. Już mamy 2700. Jeszcze 300 obrotów i działamy, działamy. 3100 zwoi anodowe nawinięte. No, mam niespodziankę, znaczy niespodziankę, przyszła do mnie przesyłka, paczuszka, zaraz otworzymy. Już zacząłem ją otwierać. Paczuszka od internauty, od Damiana. Zaraz moment. I tak, co my tu mamy? Mamy płytę od Radmora. Niekompletno, cewki jednej brak. Łączników brak. Płyta od Radmora. No i miały przyjść części do
Drut nabojowy, o proszę. Może się przyda. Części do lampowca. Lakier PVB60. Uniwersalny lakier do płytek drukowanych. General Purple. PCB. Pełen, się przyda. No i tutaj lampki. Lampki, jedna EL82 do wzmacniacza pobita, powietrza dostała, druga jeszcze wygląda na sprawno, zobaczymy jak ją się podłączy, pomierzymy. EL82, czyli jedna lampka idzie na śmietnik, druga będzie do sprawdzenia. No i co tu dalej? Kupa śmieci się przyda. Ta-da! Gramofon Bambino rozebrany, znaczy to co z niego zostało. Bezpiecznik, widzę oprawkę na bezpiecznik. No i potencjometry może się uda je odzyskać. Ale to jeszcze nie koniec. Ta-dam! Tym razem kompletny. Drugi gramofon Bambino. To jest chyba trójka wersja, bo kwadratowa obudowa. Transformator głośnikowy, oczywiście mały, i transformator TS, zobaczmy co to jest, TS 40x5x60x6776, pierwotne 220, oczep na 127, i 550 zwoi. Żarzenie nie widać. Dopiero jak przemierzymy, to będziemy dokładnie wiedzieć, znacie jego parametry. Czekajcie, sobie tutaj światełko podpalę, załączymy. Kurde, muszę zrobić tu końcówki do tego. No i z tych dwóch Bambino miał wyjść fajny wzmacniacz. Z tego co widzę, to praktycznie nie wiem czy coś się da z tego wykorzystać. No to transformator sieciowy na pewno, którym będzie trzeba pewnie przerobić napięcie żarzenia. Co to za napięcie żarzenia jest? 81 zwoi, ale nie wiadomo o co chodzi. Nie podali napięcia. Aha. 400 i 550 zwoi, to jest razem 950 zwoi na pierwotnym. 1012 zwoi na wtórnym, na anodzie. I 91 na żarzeniu. Zobaczymy co się da z tego wykorzystać. Na pewno rdzenie do transformatorów. Silnik, ciekawe czy się obraca. A do niczego ten silnik mi tu nie będzie bardzo potrzebny. O, się nie obraca. Pewnie gdzieś był rzucony. No i dobra, to by było na tyle co znalazłem w tej przesyłce. Reszty nie ma. Będziemy działać ze wzmacniaczami. Aha, jeśli macie jakieś takie zbędne rzeczy, starocia tego typu lub jakieś tam radia czy coś, to adres do wysyłki podam telefonicznie. Na każdym filmie w dolnym prawym rogu
macie numerek i zapraszam do kontaktu.